Witajcie. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Wam, jak pracować sobie z taką jednostką chorobową, jaką jest cieś podbarkowa. W paru słowach chciałbym wytłumaczyć mechanizm powstawania tej dysfunkcji. Przygotowałem sobie tutaj parę rekwizytów, żeby łatwiej było mi to Wam pokazać. Głównie chodzi o dysbalans mięśniowy w okolicy stawu barkowego. I teraz jeżeli dojdzie do uniesienia głowy kości ramiennej względem łopatki, zmniejszy nam się przestrzeń między wyrostkiem barkowym a samą głową, to będzie powodowało wymuszenie pracy na mięśniach, takich jak na przykład mięsień nadgrzebieniowy. Jego biomechanika się zmieni. Będzie powodowało to, że on będzie pracował w dłuższej dźwigni, aniżeli powinien. To może w dalszym ciągu powodować, że on będzie się nam zrywał, będzie niewydolny, ponieważ inne jednostki, takie jak na przykład mięsień naramienny, będzie tutaj nie wspomagał nam tego ruchu. Więc będziemy musieli sobie zadbać o takie jednostki właśnie jak mięsień nadgrzebieniowy, mięsień naramienny. Zadbamy sobie tutaj o okolice mięśnia piersiowego. Pójdziemy potem sobie na dalsze rotatory zewnętrzne, wewnętrzne, czyli na mięsień podłopatkowy, mięsień podgrzebieniowy, mięsień obły mniejszy, obły większy. Z tego względu, żeby sprowadzić tam balans mięśniowy, aby ta głowa nie była przesunięta do przodu względem łopatki i tutaj panewki, tylko żeby doszło do centralizacji tej głowy, żeby ona mogła biomechanicznie lepiej pracować. Tutaj na przykładzie Michała chciałbym Wam pokazać taką postawę, jaką pacjent może mieć, abyśmy sobie myśleli w kontekście tego problemu. Bo sam bark raczej będzie układał się do innych tkanek. Ponieważ jeżeli będzie nadmierne napięcie z przodu szyi i głowa pójdzie nam tutaj do przodu w taką protrakcję, może dojść do zamknięcia klatki piersiowej, gdzie wymusi nam to już odwiedzenie na łopatce jednej, drugiej, bądź tylko z jednej strony. To może w dalszym stopniu zaowocować tym, że będziemy mieli taką wymuszoną rotację wewnętrzną i wtedy ta przestrzeń między wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej może nam się zmniejszyć. I jeżeli pacjent w długim czasie będzie w takiej pozycji funkcjonował, może to doprowadzić do problemu właśnie w okolicy stawu barkowego. Jeżeli będziemy chcieli sobie już przejść do technik, to tak jak powiedziałem wcześniej, fajnie byłoby otworzyć klatkę piersiową u naszego pacjenta, więc będę chciał skupić się na ruchomości tkanki na samym mostku. Później będę chciał sobie otworzyć klatkę piersiową poprzez pracę na mięśniu piersiowym większym. Później w dalszym etapie przejdę sobie do przegrody między mięśniem piersiowym większym a naramiennym, aby rozluźnić tą strukturę, żeby spowodować już wstępne rozluźnienie w stawie tutaj barkowym, jeżeli chodzi nam o tą rotację wewnętrzną. Przejdę w następnym kroku do mięśnia naramiennego, aby jego nadmierne napięcie nie powodowało unoszenia głowy kości ramiennej i zmniejszenia tej przestrzeni między właśnie głową kości ramiennej a samym wyrostkiem barkowym. A w następnym kroku popracuję sobie na mięśniu podłopatkowym i przejdę już do rotatorów wewnętrznych w pozycji leżeniu przodem. Tak więc tak, jeżeli będę chciał otworzyć sobie klatkę piersiową, muszę ocenić sobie ruchomość powięzi na samym mostku. Tutaj będę sobie po prostu przykładał delikatnie palce do skóry i sprawdzam sobie jej ruchomość w kierunku do brzuszka, w kierunku do szyi. Tutaj widzę, że raczej ta ruchomość klatki piersiowej jest fajna. Trochę mogło być lepiej w kierunku do szyi, więc przejdę sobie na tą stronę, aby łatwiej było mi zastosować tą technikę. I w tym momencie pracuję sobie samymi opuszkami. Kieruję się do mostka. Mogę sobie teraz ocenić, czy ta ruchomość już mi się poprawiła. Jeżeli się poprawiła, to będę stosował tą technikę ponownie. Fajnie byłoby popracować tak około minuty do dwóch, żeby ta powięź zapracowała, aby to po prostu mi się utrzymało. W dalszym stopniu będę pracował sobie już z mięśniem piersiowym. Wstępnie mogę sobie popracować w rozluźnionej tkance, czyli kończyna górna będzie ułożona wzdłuż ciała. I tutaj będę sobie znowu pracował opuszkami, ale mogę już sobie przejść do nasady. Będę pracował tą okolicą dłoni.
Moja dłoń jest tutaj rozluźniona. Staram się, żeby ona właśnie się nie napinała. Z tego względu, że jeżeli ja spowoduję napięcie swojej dłoni, to trudno będzie mi też rozluźnić pacjenta. Mogę sobie tutaj ten mięsień piersiowy rozdzielić na takie strony i takie aktony, jakim jest akton brzuszny, środkowy, górny, obojczykowy. Więc mogę sobie wyjść typowo od mostka i skupić się tylko na jednym z tych aktonów. Istotna sprawa dla mnie będzie taka, aby zadbać też o przesuwalność tkanek typowo pod obojczykiem. Jeżeli chodzi o pracę u kobiet, to skupiam się głównie na tym aktonie górnym i środkowym ze względu na pierś, więc wtedy mogę zapracować w ten sposób, że wezmę dłoń pacjentki, poproszę ją, aby sobie uniosła pierś i wtedy mogę delikatnie popracować tutaj z tą częścią brzuszną, ale jeżeli jest to utrudnione, to skupiam się tylko na aktonie górnym, środkowym, nie ma to dla mnie żadnego problemu. Jeżeli już wstępnie sobie rozluźnię tkanki, mogę przejść sobie do pozycji właśnie w ten sposób, aby pacjent po prostu wygodnie sobie ułożył rękę za głową. Fajnie będzie, żeby te tkanki były jeszcze bardziej rozciągnięte, wtedy jeszcze bardziej będę mógł sobie na nich popracować. I tutaj sobie stosuję nadal cały czas opuszki. Mogę przejść do miękkiej pięści. Tutaj jeżeli mamy dosyć mocno obłożony ten obszar, to staram się nie ciągnąć, nie wymuszać tego ruchu, aby nie powodować zapalenia mieszka albo ciągnięcia na włosach. Także robię to powoli, aby dla mojego pacjenta było to przyjemne. Czekam, aż ta tkanka będzie mi się rozluźniała. Idę aż do samego końca przyczepu tego mięśnia. I kończę technikę. Jeżeli skończę sobie pracę z mięśniem piersiowym większym, mogę zadbać o przegrodę między mięśniem piersiowym większym a mięśniem naramiennym, tym aktonem przednim. W tej technice będę kierował się od obojczyka w kierunku pachy. Tutaj jest bardzo delikatny obszar, nie chcę go uszkodzić, więc stosuję tutaj technikę opuszkami palców i robię to bardzo powoli. Nie wbijam, nie zatapiam się bardzo głęboko w tkankę. Powoduje to dosyć bolesne odczucie. Więc ja po prostu testuję sobie, na ile mogę sobie pozwolić. Staram się nie wymuszać na tej tkance. Jeżeli ona mi się rozluźni, to sprawi, że ja po prostu będę mógł zatopić się głębiej. Więc ja po prostu czekam na reakcję tkanki, a nie staram się tego na niej wymuszać. Jak sobie fajnie opracuję tą przestrzeń, przechodzę sobie od razu na mięsień naramienny, na ten akton przedni, z tego względu, że bardzo fajnie mogę sobie z tym mięśniem popracować w tej pozycji. I tutaj znowu będę skupiał się na okolicy obojczyka i na wyrostku barkowym. Tak? I będę sobie kierował swoją technikę mniej więcej od tego obszaru aż do przyczepu końcowego, mniej więcej tutaj na 1/3 długości kości ramiennej i mniej więcej na środku między bicepsem a tricepsem. On też się bardzo fajnie schodzi, więc ja tutaj będę zakończył swoje techniki. Więc jeżeli chodzi o przygotowanie tkanki, ja cały czas pracuję sobie opuszkami z tego względu, że ja najpierw powierzchownie chcę rozluźnić ten obszar, a dopiero później będę wchodził sobie takimi technikami jak na przykład miękka pięść. Wtedy będę mógł się zatopić trochę głębiej w tą tkankę. I to będzie powodowało rozluźnienie na głębszych warstwach. W tej pozycji będę mógł również popracować z naramiennym aktonem, ale tej już bocznym. Tutaj sobie przejdę do takiej techniki, że swoim łokciem po prostu oprę się o brzuch. Wybiorę sobie fajną pozycję, taką stabilną dla mnie. Zatopię się w tkankę pacjenta i swoją nogą, kiedy będę ją uginał, to będę powodował, że będę się przesuwał. Więc nie pcham z ręki, tylko sama moja pozycja jakby już robi całą robotę.
To jest dosyć istotny obszar dla mnie, z tego względu, że tak jak powiedziałem Wam na wstępie, jeżeli ten mięsień będzie mocno napięty, będzie się dosyć mocno aktywował, to on będzie już wymuszał uniesienie głowy kości ramiennej względem stawu barkowego i to po prostu zmniejsza mi tam przestrzeń. Więc jeżeli ja wprowadzę tutaj luz, rozluźnienie, ta przestrzeń powinna się trochę rozszerzać i to powinno w dalszym etapie powodować rozluźnienie i zmniejszenie dolegliwości mojego pacjenta. Jeżeli chodzi o dalszą pracę na mięśniu naramiennym, mogę poprosić swojego pacjenta, aby położył się na przeciwnym boku. Jeżeli pracuje z lewym, to kładzie się na prawym. Jeżeli pracuje z prawym, to kładzie się na lewym, ale myślę, że to jest w miarę logiczne. I tutaj będę już miał dostęp zarówno do części tylnej ramienia, środkowej i przedniej, więc będę mógł sobie dokończyć swoją pracę na aktonie tej środkowym. Rękę sobie tutaj wzdłuż ciała. O, dzięki. Mhm. I tutaj zatopię sobie tak, ustawię sobie swoje kciuki na wyrostku barkowym, a swoimi opuszkami zatopię się w tkankę i też będę dążył od przyczepu tutaj początkowego do końcowego. Jeżeli przygotuję tą tkankę, będę mógł przejść sobie do technik, które są zarezerwowane dla głębszych warstw, czyli mogę znowu sobie zapracować miękką pięścią. Ale myślę, że tutaj, jeżeli mamy stół dosyć wysoko, może być to niewygodne. Fajnie tutaj sobie zastosować pracę swoim przedramieniem. Tutaj mogę sobie drugą ręką stabilizować swojego pacjenta, aby cały czas czuł taki komfort, że on mi się nie przewróci, że jest stabilny. Swoją drugą ręką po prostu cały czas pracuję z tym obszarem, który mnie interesuje. W tej pozycji mogę też znaleźć przegrodę między mięśniem naramiennym tej częścią środkową, a tylną, więc też będę chciał sobie tutaj zapracować. I jeżeli jestem w bruździe, to zazwyczaj pracuję sobie jedną ręką paliczkami albo dwiema łapkami. Tak samo jest w momencie, kiedy będę mógł sobie... Tak samo będę mógł oddzielić właśnie mięsień akton środkowy od aktonu przedniego, więc to po prostu jest to samo miejsce, tylko po drugiej stronie. W tej pozycji też będę mógł popracować sobie między mięśniem naramiennym, tą częścią tylną, a już mięśniami tutaj zlokalizowanymi na łopatce. Więc to jest taka linia między pachą, a mniej więcej środkiem tutaj grzebienia łopatki. Jeżeli ja sobie wcisnę palce, to mi się tutaj zrobi taki dołeczek. Ja w tym dołeczku właśnie będę chciał popracować. I tutaj już powolutku będziemy szli w kierunku pracy właśnie z rotatorami wewnętrznymi, zewnętrznymi. Powolutku będę przechodził do pozycji leżenia przodem. W pozycji leżeniu przodem nadal będę mógł popracować sobie z mięśniem naramiennym, tutaj część tylna. Ja już sobie wstępnie go opracowałem, więc nie muszę już przygotowywać sobie go opuszkami palców. Mogę od razu przejść do techniki miękkiej pięści. Tutaj też troszeczkę zahaczę sobie o struktury, które są zlokalizowane na plecach, ale głównie będzie mnie interesował tutaj mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy i obły większy, obły mniejszy, z tego względu, że to są struktury, które rotują nam kość ramienną do wewnątrz, a my chcemy je rozluźnić, żeby tej nadmiernej rotacji wewnętrznej nie było u naszego pacjenta. Więc na początku mogę sobie wypalpować kąt dolny, kąt górny. Tutaj będę miał grzebień kości łopatki. Więc jeżeli będę nad grzebieniem, będę na mięśniu nadgrzebieniowym. Jeżeli będę pod grzebieniem, to będę na mięśniu podgrzebieniowym, tak jak jego nazwa mówi. I będę mógł sobie wstępnie przygotować te struktury, aby później samą pozycją ułożeniową jeszcze bardziej sprawić tutaj rozciągnięcie, aby móc sobie je fajnie opracować. Tutaj mam mało miejsca, więc głównie będę pracował opuszkami palców.
Tutaj też może być obszar taki, który pacjent nam zgłosi, że jest bolesny, wtedy tam możemy się bardziej na nim skupić, ale cały czas jakby też staramy się nie dociskać, aby to po prostu nie powodowało większej dolegliwości bólowej, tylko żeby po prostu było takim rozluźnieniem, aby tej przestrzeni tam robiło się więcej. Jeżeli już sobie zejdę pod grzebieniem łopatki, to będę już właśnie na tym mięsiu podgrzebieniowym, też będę mógł sobie tego opracować. Staram się iść od kąta przyśrodkowego, od brzegu przyśrodkowego do przyczepu końcowego. Jeżeli już sobie tutaj te struktury opracuję, to samą pozycją ułożeniową pacjenta mogę spowodować, że te tkanki trochę bardziej się rozciągną. Więc jeżeli chodzi o techniki tutaj z masażu tkanek głębokich, fajnie jest pracować na tkance, która jest wstępnie rozciągnięta, ponieważ to po prostu daje lepszy efekt, jeżeli chodzi o pracę na tej strukturze, daje to fajniejsze i szybsze rozluźnienie. Więc cały czas pracuję w ten sam sposób, tylko że po prostu sama pozycja ułożeniowa powoduje mi wstępne rozciągnięcie tej tkanki. Tak. Z jednym mięśniem pracuję około minutę do dwóch, patrzę, czy on mi się rozluźnia, czy to napięcie, które wyczuwam pod palcem, robi się niższe. Więc w zależności od tego, czy ten mięsień reaguje na moją technikę, czy nie, to ja podejmuję decyzję, czy nadal z nim pracować, czy raczej zająć się już inną strukturą. Jeżeli odpuszcza, to fajnie, to mogę przejść sobie do następnej struktury. Jeżeli nie, to muszę się zastanowić, dlaczego tak może być. Czy to napięcie akurat w tym obszarze jest spowodowane problemem w tym obszarze, czy raczej jest to spowodowane problemem w innym miejscu mojego pacjenta. Jeżeli ta tkanka nie będzie reagować na moje techniki, to raczej będę myślał o tym, że ten problem może być problemem wtórnym do innego problemu u pacjenta. Jeżeli te małe rotatory mamy już opracowane, nie możemy zapomnieć o takiej strukturze, jakim jest mięsień najszerszy grzbietu, z tego względu, że jest to główny rotator wewnętrzny i tutaj będziemy sobie układali pacjenta w tej pozycji, czyli już zadbamy o wstępne rozciągnięcie tego mięśnia. On przyczepia się nam do tutaj talerza, kręgosłupa i idzie nam tutaj do wewnątrz, do pachy, na kość ramienną. Więc ja mogę sobie ocenić, czy ta struktura potrzebuje mojej pracy w kontekście od kręgosłupa do brzegu pacjenta, czy od kręgosłupa w kierunku pachy. Więc ja sobie teraz to zrobię. I widzę, że na ten moment musiałbym pracować z tą tkanką od kręgosłupa do boku mojego pacjenta. Jest to duży obszar, więc od razu korzystam sobie z tej techniki takiej bardzo globalnej, dwoma rękoma. I powoli będę już przechodził do takiej techniki, aby pracować wzdłuż włókien tego mięśnia. Czyli sama pozycja zapewni mi wstępne rozciągnięcie tej tkanki, a ja teraz chcę popracować z jego powięzią. Mogę sobie drugą ręką przytrzymać powięź tutaj w okolicy przejścia piersiowo-lędźwiowego, a drugą ręką będę kierował się pod kątem dolnym łopatki w kierunku pachy. Ok. Tutaj też mogę przejść sobie do techniki miękką pięścią. Mogę to robić zarówno jedną ręką, albo dwiema. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli chcecie sobie wybrać ten luz tkankowy jedną ręką, nie ma problemu. Możemy to zrobić. Tylko tutaj staramy się, aby nie zaciskać pięści, aby piąstkami
nie przejeżdżać po żebrach. To jest dosyć taka techniczna kwestia, ale czasami pacjenci mogą nie powiedzieć, że ich po prostu boli, ale musimy mieć to na uwadze. Jeżeli sobie opracujemy tutaj tą strukturę, to jeszcze fajnie byłoby zajrzeć do tak zwanej przegrody między mięśniem obłym większym a obłym mniejszym i już Wam pokazuję, jak możemy sobie ją znaleźć. Układamy sobie pacjenta w ten sposób i teraz z takiego anatomicznego punktu widzenia wiemy, że obły większy będzie nam szedł od kąta dolnego łopatki do pachy, tak, bo jest rotatorem wewnętrznym, natomiast obły mniejszy będzie nam szedł od kąta dolnego do tyłu kości ramiennej, z tego względu, że jest rotatorem zewnętrznym. Więc jeżeli opracuję sobie tutaj mięsień najszerszych grzbietu, mogę przejść teraz do zlokalizowania tak zwanej przegrody między mięśniem obłym mniejszym a obłym większym. I teraz tak, z takiego anatomicznego punktu widzenia ja wiem, że mięsień obły większy jest rotatorem wewnętrznym i będzie mi szedł od kąta dolnego łopatki przed kość ramienną, natomiast obły większy będzie mi szedł też od kąta dolnego łopatki, ale będzie już mi szedł za kość ramienną. Więc to będzie więcej wyglądało w ten sposób. I teraz jeżeli ja znam te zależności, to w tym miejscu między tymi dwoma mięśniami będę spodziewał się właśnie tej przegrody, z którą teraz będę chciał popracować. Czyli jeżeli Michał zrobi rotację zewnętrzną, to powinien mi się napiąć mięsień obły mniejszy, ale jeżeli zrobi rotację wewnętrzną, to powinien mi się napiąć obły większy. I teraz jeżeli ja przyłożę sobie łapkę w ten sposób, daj Michał tą rotację jedną i drugą, ok? To teraz ja powinienem wyczuwać w jednym momencie napięcie pod palcami, a w tym ruchu napięcie nad palcami. Tak? Dzięki, Michał. I teraz, jeżeli ja już wyczułem sobie, gdzie są te dwie struktury, to po prostu takim ruchem od kąta dolnego w kierunku głowy kości ramiennej będę po prostu sobie szedł wzdłuż tych struktur. Mogę sobie stanąć tutaj w taki sposób, że jestem przy głowie pacjenta i swoimi palcami będę pracował lewo-prawo wzdłuż właśnie przebiegu tych struktur. To czasami nie jest zbyt przyjemne, dlatego że często te dwie struktury potrafią się skleić ze sobą i samo to sklejenie powoduje gorsze przesuwanie się tych tkanek, a to też będzie wpływało po prostu na ruchomość mojego pacjenta. Jeżeli to byłoby bardzo bolesne i nie moglibyście tutaj u jakiejś osoby wykonać tej techniki, to mogę posłużyć się takim chwytem szczypcowym. Próbuję sobie wyłapać zarówno obły większy, obły mniejszy i teraz będę prosił mojego pacjenta, aby szedł raz w rotację zewnętrzną i wewnętrzną. Czyli po prostu ja utrudniam pracę tych tkanek. Jeżeli ta tkanka mi się wyślizguje, mogę sobie śmiało poprawić chwyt, nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, żeby po prostu utrudnić pracę tych dwóch struktur, aby poprawić ślizg między nimi. Ok, dzięki Michał. Jeżeli opracujemy sobie tutaj powięź mostkową naszego pacjenta, opracujemy sobie mięsień piersiowy większy, opracujemy sobie przegrodę między tą strukturą, jaką jest właśnie piersiowy większy i naramienny część przednia, możemy sobie przejść jeszcze do zlokalizowania mięśnia podłopatkowego, z tego względu, że to też jest dosyć silny rotator wewnętrzny. Już Wam pokazuję, jak będziemy mogli to zrobić. Chciałbym Wam teraz pokazać technikę na mięsień podłopatkowy. Wiemy, że to jest mięsień dosyć silny, jeżeli chodzi o rotację wewnętrzną i jak możemy go zlokalizować. Ja będę chciał wysunąć sobie tutaj łopatkę do boku, aby mieć taki dostęp w dole pachowym do tego mięśnia. On przyczepia nam się do brzegu przyśrodkowego łopatki i biegnie do kości ramiennej. Więc ja teraz poproszę sobie tak, leż. Ja wysunę sobie, pociągnę do siebie za rękę i pociągnę ją do góry, aby wysunąć sobie tą łopatkę do boku, żeby mieć jak najlepszy dostęp tutaj właśnie do dołu pachowego. Ja w tym dole pachowym będę chciał sobie zlokalizować ten mięsień. I teraz tak. Jeżeli Michał zrobi rotację wewnętrzną, to ja pod opuszkami powinienem poczuć takie napięcie. OK, zrób sobie neutralnie, zrotuj sobie do wewnątrz i ja już tutaj wyczuwam tą strukturę.
I teraz jak ja będę sobie z nią pracował? Na razie poproszę Michała, żeby miał rękę neutralnie, ja ją utrzymuję, aby mu się ta ręka nie męczyła i ja teraz będę mógł popracować wzdłuż włókien tego mięśnia, czyli ja będę delikatnie pociągał do przyczepu końcowego i między łopatkę a żebra. Będę próbował tam się wślizgiwać. Jeżeli to byłoby bolesne dla mojego pacjenta, to mogę takim ruchem lewo, prawo, ja to mówię, że tak jakby to liść opadał, czyli ja ruszam sobie lewo, prawo i powolutku staram się zatapiać coraz głębiej w te struktury i wtedy Michał tutaj nie wykonuje żadnego ruchu ręką. Jeżeli ja już opracuję sobie te tkanki między łopatką a żebrami, czyli ten dojdzie do rozluźnienia okolicy dołu pachowego, mogę przejść do tego, aby Michał rotował do wewnątrz swoją łapkę i teraz ja już nie ruszam swojej lewej ręki, tylko technika opiera się na tym, że Michał wykonując ruch aktywnie sprawia, że utrudniam pracę tego mięśnia i możemy doprowadzić do jego rozluźnienia. Jeżeli pacjent miałby trudność z tym ruchem, mogę wykonywać to biernie poprzez jego tej rękę. Okay. Na przykładzie Michała widzieliście możliwość pracy z cieśnią podbarkową. Także mam nadzieję, że fajnie będziecie mogli sobie przełożyć ten model pracy do gabinetu. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.